witajcie na moim kanale. Dzisiaj wybraliśmy się na taki mały biwak z psami. Pokażę wam mojego bedrola, czyli takie, można powiedzieć, wzorowane trochę na traperskich, amerykańskich, kowbojskich filmach. Tutaj mam pewien specyfik, który jest zwany herbatą z ziół. Tutaj mam pewien specyfik, który jest zwany jedzeniem. Tutaj mam pewien specyfik, który wam za chwilę pokażę. Tutaj mam patelnię, czyli talerz tatonki. Kawałek skóry, która dobrze robi podłogę w plecaku, żeby się podłoga usztywniła. Apteka, saperka, rękawice, nóż, piła. No i to wszystko. A teraz idziemy. I dwa psy, a teraz idziemy właśnie brać wodę i będziemy się zabierali do biwakowania. Wszystko to, cały zestaw kuchenny, jak widać, przenoszę w takim pouchu po Carinthii. I co my tu mamy? Bioetanol do kłęki. Zestaw, o którym wam opowiadałem, ale jeszcze wam go nie pokazałem. Czyli tytanowa miska do jedzenia, ale też dla psa. Tytanowa kuchenka, w której mieści się pokrywka. Kubek też tytanowy, jakiś był w domu, więc zabrałem. Kubek Pathfindera do Graila i Grail. Oraz kuchenka na paliwo płynne. Oraz łyżka. To wszystko. Słuchajcie, po co jest ten kubek tak naprawdę? Bo w nim jest słabo coś ugotować. Ale kubek jest po to... Kora jest w wodzie i będzie się moczyć. Będzie mącić wodę. Po to jest ten kubek, że tym kubkiem nabieracie wodę. W wodzie zazwyczaj zostają jakieś zanieczyszczenia mechaniczne. Możesz tam nacisnąć dwójkę albo trójkę, to będzie widać. I teraz co robicie? Bierzecie sobie z głowy bandamkę. Przepoconą. Przepoconą. Nie ma to znaczenia, bo to jest filtr węglowy. Więc... Przynajmniej będzie słona woda. Tak jest. Nie ma to żadnego znaczenia, czy przepocona, czy nie. I przelewacie sobie przez tę bandamkę wodę. O. I tutaj zostają zarówno tutaj, widać. No są. Jak i tutaj zostają te zanieczyszczenia, które nie powinny nam wejść do filtra. W żaden sposób. Oczywiście filtr dla stabilności włożymy z powrotem do kubka. Jako że dziś jest gorąco i świeci słońce, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby bandamkę z powrotem na głowę ubrać i włożyć. Przy okazji mamy trochę chudziku na głowie. Odkręcamy sobie korek, bądź odkręcamy całą górę od filtra. I przepompowujemy. I tu możesz pokazać, jak się fajnie będzie woda wlewać teraz. Popatrz, jest pusto. I teraz sobie lecimy. Jak poznać, że Grail przestaje działać? Grail przestaje działać,
po 3 latach bądź po przefiltrowaniu 250 litrów, moment, jeszcze tutaj, 250 litrów wody bądź po 3-krotnym zamrożeniu i odmrożeniu bądź jeżeli czujecie bardzo duży opór, to wtedy trzeba wymienić wkład filtrujący. Wasze zdrowie. Słone? Nie. Aha, dobra. Bardzo dobrze. Słuchajcie, Maciuś dostał do testowania spodnie Carhartta. Załączę w opisie. Dzisiaj postanowił cały dzień w nich robić, bo mamy i saperkę, musimy tutaj przekopać całe ognisko i będziemy zaraz drewno jakieś zabierać. No i Maciek się wypowie ewentualnie po całym dniu, jak mu się pracowało w tych spodniach, ponieważ ze względu na te wzmocnienia tutaj mi się te spodnie nie sprawdziły, jak wiecie. Natomiast Maciek będzie testował. No już pierwsze, co mogę powiedzieć, że spodnie są masywne i fajne właśnie do lasu. Ponieważ w lesie, jak przechodzimy przez jakieś gałęzie czy przez coś, co możemy potargać, cieniuśkie spodenki, no to te raczej się nie podrą, bo są z fajnego, masywnego materiału. Nie z takiego super cienkiego ripstopu, tylko z takiego troszkę grubszego ripstopu. No. Te wzmocnienia na kolanach, no wiadomo, że pewnie w góry bym w nich nie poszedł, bo bym sobie zamknął się. Ubrał cieniusieńkie spodnie trekkingowe, leciusieńkie, ale na przykład do lasu to ja już jak na tą chwilę uważam, że bardzo fajne, mocne spodnie. Zobaczymy pod koniec dnia. Dobra. Moi drodzy, ktoś nam tu zaczął traktorem jeździć. Maciuś rozkłada hamako, tarpo, namiot i za chwilę do niego wrócimy, a ja wam pokażę w tym czasie mojego bedrola. Co to jest bedrol? To jest coś, co nosili traperzy. Ja spakowałem dzisiaj to w wersji takiej letniej, lightowej. Co my tu mamy? Karimatę. Od lat używam 7 Thermaresta najzwyklejszego, dlatego że jest miękka i wygodna i ma dobrą termikę. To jest koc, nie byle jaki, bo to jest koc amerykański od Szymka Szarego. Pozdrawiam Cię, Szymuś, jak oglądasz, chociaż nie wiem, czy Ty jeszcze oglądasz takie kanały jak mój. Tutaj jest oczywiście jerwen, czyli namiot, zadaszenie, no i koszula na przebranie, flanelowa. Tak wygląda mój dzisiejszy bedrol. Maciuś już leży sobie w hamaku. No i nie spadłeś, tak jak Ci mówiłem. A u mnie będzie pełna improwizacja, ponieważ zapomniałem zarówno sznurka, jak i śledzi. Więc no niestety trzeba zrobić maszt. I trzeba zrobić śledzie. To jest mój maszt, Florian. Mój maszt. Także dzisiaj wersja bushcraftowa, która ma zapewnić tylko i wyłącznie cień. Nic poza tym. Maciek robi test noży, jak to Maciek. Teraz się bawi kepartem od Bargrivera.
a za chwilę się będzie bawił nożem, zakładam, ze szlifem skandynawskim. Mój nek. Pokaż mój nek. Maćka nek. Ok. No i strugaj. No i co? Wchodzi bardziej głęboko. Ty, bo już jest minuta. Ten wchodzi głębiej, agresywniej. Od razu się wrzyna w drewno. No i jest pierońsko ostry. Natomiast ten bardziej do takich spokoj... O, do takiego czegoś jest bardzo dobry. Naostrzyć patyk, to się naostrzy bez problemu. A jakbyśmy głębiej chcieli, to wiadomo, że troszeczkę obydwu masy brakuje. Ale ten wchodzi od razu, wrzyna się. To. Od razu się wrzyna, tak można pokazać. Poczekaj, przybliżę. Dobra, widać. Mówię delikatniej. Nie no. To jest pogromca Bargrivera. A, nie sądzę, no ale... postrugaj, ale zobacz. Zaraz se postrugam. Przywiozłem, bo tutaj ktoś pod filmem powiedział, że grubość noża nie ma znaczenia, tylko szlif. Więc to jest szlif Scandi. To nie jest szlif Scandi, to jest szlif Convex, a to jest Sabre, tak? To jest Sabre. Czyli jak wysokie Scandi albo Sabre, nie? No Sabre, czyli szlif szablowy. Szablowy, tak. I powiem wam, bardzo agresywnie wchodzi w drewno. I jest bardzo ostry. Ten również jest bardzo ostry, no ale mój jest ostrzejszy. No. Właściciel jest tak samo ostry jak jego nóż. Dlatego mój jest najostrzejszy. No właśnie. Psy zmęczone. Jeden i drugi. No, kuchnia Maciusia, część pierwsza. Dzisiaj będziemy robili grochówkę wojskową. Taką na wypasie. Na wypasie. Ja lubię na wypasie. Wszystko, co na wypasie, to jest moje. Wędzony surowy boczek oczywiście. Musi być wędzony. Będziemy podsmażać na patelni. Potem na tym olejku, co się wytopi, tłuszczyku, podsmażymy trochę marchewki, pietruszki, selera, pora i cebulki. Wrzucimy do garnka. Będziemy gotować z ziemniakami i pokrojoną nie kapustą, tylko kiełbasą. Jak już ziemniaki delikatnie się zagotują, dodamy groch, który już wcześniej w domu zagotowałem i zmieliłem. Słuchajcie, popatrzcie na Maćka, słuszne rozmiary, więc to będzie dobra grochówka. Ponieważ no niestety nie da rady tutaj jak w terenie zmielić tego grochu. Żeby był miękki, on jest troszeczkę twardy, bo był w lodówce, ale to się łyżeczką wybierze, włoży się do zupki. To będzie najlepsza na świecie zupa grochowa. W życiu takiej nie jedliście. No. Słuchajcie, może ja się nie znam za bardzo na ciosaniu patyków, ale Horacy Kepard to wiedział, co robi. Tak, zestaw młodego harcerza, mała patelnia, pojemnik na truciznę, czyli na olej. Na olejku. Chyba, że to jest oliwa z oliwek. Oliwa z oliwek, ale... Z drugiego tłoczenia. Z drugiego tłoczenia, bo nie powinno się da za bardzo do smażenia, ale też można smażyć. W ogóle to wam pokażę patent taki, jak Maciek podniesie patelnię.
Słuchajcie, tu jest standardowa trangia, to jest kuchenka survival kettle, ta mała, a pod nią jest, no fajnie, pod nią jest zakrętka od trangi, żeby po prostu miała tutaj... Wyżej stała. Żeby wyżej stała, nie? No i Maciek teraz będzie, prawda, o, no to ja lubię, ten w ogóle taki dźwięk to jest mój ulubiony, to jest mój ulubiony dźwięk. Nie, że tak. Jak już się rozhajtowało, to ten ogień jest potężny. No tak. Słuchajcie, oni w tym Krakowie to są normalnie burżuje, popatrzcie. Na przednówku nowe ziemniaki. Po prostu ja nie. Maciek, jak wy to robicie, że jesteście takie burżuje w Krakowie? Nie ma ziemniaków normalnych w Krakowie? U nas to są normalne ziemniaki. Rozumiem. Dobra. Parę wysyłamy do Wadowic dla was. Rozumiem. W każdym razie ja miałem tego nie kręcić, bo jak to moja żona zobaczy, to mi powie, że normalnie się z burżujami zadaje, a ona zna Maćka, nie od wczoraj i wie, że Maciek to żaden burżuj nie jest. No właśnie. No. Popatrzcie, jak mu ślinka cieknie, aż mu okulary do góry poszły. Słuchajcie, do tego momentu poszło nożem. Przeszło przez sęk i rozszczepiło się, ale nichuchu nie chcę pójść dalej. Trochę się boję nadużywać mojego noża. Dlatego spróbujemy. Zrobić to saperką. I klinem. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Czy tu jakieś zbliżenia są, że to się rozwala dalej, czy nie ma? Są. No to, żeby było po prostu widać, nie? Czy to pójdzie w końcu, czy nie pójdzie. No nasze drewno. Okej. Próbujemy teraz tak, uderzyć tutaj, zobaczymy co się zrobi. Jest. No i poszło ładnie. I teraz magazyn dla znawców z YouTube'a będą komentować, bo można było w prawo albo w lewo. Przyjedź, pokaż, chętnie zobaczę. Poszedłem do marketu, trochę mięty, dzika jeżyna, znajdę jeszcze poziomki i będzie herbata jak znalazł. Zupa Maciusia, słuchajcie, Maciuś będzie nalewał zupkę, pierwsza klasa. Jeszcze gorący talerz. Tak, bo mój talerz się właśnie parzył z tego tytułu, że myłem go w rzece, więc się musiał wyparzyć. No i zaraz będziemy widzieć, co to jest. I znowu magazyn dla znawców. Skóra z torebki, z ciuchów. Haltafor zrobi taką podkładkę, która kosztuje ponad stówkę, nie? Tylko, że jak nią operujesz na wietrze, to ona ci kładzie i ci to przeszkadza. Jeżeli zrobisz ją w ten sposób i operujesz na wietrze, w tym momencie nie ma opcji, żeby cokolwiek się stało. Jeżeli potrzebujesz większej przestrzeni,
Robisz to po prostu w ten sposób. I masz tutaj pole do operowania. Magazyn dla znawców. Teraz powinien być taki podkład, słuchajcie, Wangelisa albo kogoś innego. Maciek se leży prawie nad samym strumykiem. Nie wiem, czy ty będziesz jeszcze dzisiaj demonstrował coś. Wiecie, no właśnie miałem pokazać, jak można przekształcić ten hamak w tarp, w schronienie bądź taki namiocik, ale nie chce mi się schodzić z hamaka. To jest tak fajnie, że mi się nie chce za bardzo schodzić z hamaka. Zobaczę, jak mnie najdzie, to pokażę, ale na razie to mnie nikt siłą nie ściągnie z tego hamaka. Słuchajcie, to jest ten maćkowy hamak i Maciek teraz z niego robi taką mini norkę. Zaraz zobaczycie. Ktoś nam piłuje las, znaczy my wiemy tak, kto. No i Maciek zrobił taką mini norkę, taki mini namiot. Ja myślałem, że to będzie miało taki spad w jedną stronę, nie? A to na razie to jest, że taka wersja. Aha. Okej, okay, no to na razie mamy wersję taką, jaki jest tu przestrzał. No jest dość duży i szeroki. No, całkiem fajnie. Słuchajcie, no a teraz jest takie jak mój jerwen, czyli tak rozstawiony jak namiot. Czyli generalnie z trzech stron bardzo fajnie, bo nie pada wam deszcz, nie? Także bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Słuchajcie, no i to jest ostatnia opcja. Trochę krzywo. No nie szkodzi, ale jest miejsca w choinkę. Poza tym z każdej strony jesteście kryci tutaj, jak widać, nie? A tu macie widok po całości. Jak sobie na przykład jesteście na jakiejś polanie, czy na przykład na góry widok, czy na rzekę, czy na coś. No. Czy na przykład na piłę Steela możemy posłuchać w tle. No. Super. No, jakbyście chcieli linka od Maćka, no to Maciek wam powie, gdzie to można kupić, jak to się nazywa to ustrojstwo. Ja to kupiłem w sklepie 8A. To jest firma Grand Trunk. 350 zł kosztuje. Jako hamako, tarp, namiot. Tam sobie zobaczycie, jak wam się wyświetli wszystkie tam konfiguracje, jak to można złożyć. No i tyle. Jako, że jestem na otwartym terenie z Maćkiem i jako, że jesteśmy na prywatnym terenie, ognisko, jak widać, jest zabezpieczone. Jest zasypane dzięki temu, że mamy łopatę, zalane wodą, także nic się z tym nie powinno tutaj. Słuchajcie, dwa słowa o zupie. No więc dziękuję ci, Maciuś, za pyszną zupkę, bo była pyszna. Nie ma sprawy. I powiem wam, że naprawdę jak Maćka poprosicie kiedyś na jakiejś imprezie, to Maciek wam taką pyszną zupę może wam ugotuje, nie wiem, bo to trzeba sobie zasłużyć na taką zupę. To nie tak, że każdy sobie bierze zupę, tylko to trzeba sobie u Maćka zasłużyć. Dobra, to teraz spodnie Carhartt, które Maciek dostał w prezencie i Maciek, że tak powiem, dwa słowa o tych Carhartach. Słuchajcie, pierwsza rzecz, jaka się rzuca w oczy przy tych spodniach, że są naprawdę dobrze odszyte i masywne. Tomek mówił, że na przykład źle mu się chodzi, bo tutaj jest podwójne wzmocnienie na kolanach, że go to trze. Ja nie zauważyłem nic, żeby mnie tarło, ale Tomek ma przeszczepione na kolana z pośladków skórę i ma delikatną, to go trze. To możliwe. Co jeszcze? Wiadomo, że przez las idziemy przez jakieś chaszcze, o gałęzie trzemy nogą, czy o jeżyny. Więc te spodnie na 100% wytrzymają. Naprawdę widać, że ten materiał jest porządny, mocny i on takie rzeczy wytrzyma. Do lasu, do roboty idealne spodnie. I słuchajcie, i fajnie skrojone są, bo to nie wyglądacie w nich jak jakiś robol, murarz, tynkarz, tylko fajne spodnie normalnie do chodzenia. Minus. No niestety, przez to, że są takie masywne, znaczy, nie one są masywne, że się w nich źle chodzi, tylko po prostu to jest dość grubszy materiał. Jakbyście na przykład chcieli gdzieś iść w góry, w słońcu, no to będzie za gruby materiał na chodzenie, bo jest za ciepło. Ale w lesie, gdzie jest cień, tak jak tutaj mamy, to nie odczuwam dyskomfortu. Nie odczuwam dyskomfortu, są bardzo fajne spodnie. Nie wiem, dlaczego Tomek mówił, że są do dupy. Ja uważam, że są spodnie rewelacyjne. Jeszcze w tej cenie to chyba nie ma mocniejszych spodni. Także ja jestem z nich bardzo zadowolony. No to super. No to, słuchajcie, podsumowując naszym zwyczajem, to wszystko było, nie?
Wszystko było. Wszystko było. Złupka była pyszna, słuchajcie, chlebek był od pana Staszka. Woda filtrowana z rzeki też była. Woda filtrowana cały dzień z rzeki. Raczki nie było, czyli dobrze filtruje. Na razie nie było, może na będzie razie, jutro. Na razie, zobaczymy. Ale mam takie mocne spodnie, że zatrzymają wszystko. Zwiążę sznurówkami bardziej nogawki, tak. Jakby coś miało, ale jest na razie wszystko w porządku. Brzuch nie burczy w brzuchu. Był magazyn dla znawców, czyli internetowych fachowców, którzy się najwięcej wypowiadają i mają bardzo, bardzo duże pojęcie o wszystkim. No zupa, o zupie mówiłem. Zupa to był gwóźdź programu w ogóle. Nie? Zupa była bardzo dobra. Mówiłem, że robię najlepszą grupówkę na świecie, to Tomek nie wierzył, no to teraz już wie. Zupa to była, słuchajcie, petarda. I chleb od Stasia, od pana Stasia, chleb, no to chleb wadowicki na zakwasie, powiem wam. Przyjedziecie do Wadowic. W Krakowie mało takich chlebów jest, rzadko można kupić. No, także jak przyjedziecie do Wadowic, to idźcie do pana Stasia po chleb wadowicki i ten. No i chyba psy się wybiegały. Psy się wybiegały i to jest pozytywne. Pochodziły sobie. Bo teraz będą. Pobiegały, do rzeki wchodziły. Także teraz są martwe. Teraz już nie mają siły na nic. O, popatrz, tam jest drugi pies martwy. Oba psy są martwe, także chyba tyle, nie? No nic, zapraszamy do lasu. Nie siedźcie w domu, chodźcie do lasu. I na dziesiąte spotkanie. Gdziekolwiek wychodźcie z tego domu. I na 10. spotkanie leśnych ludzi na Potrójną. Zostańcie w domu. Zapraszamy wszystkich. Cześć. Hej.